Ma być szybciej, łatwiej i bez zbędnej papierologii. Od 1 grudnia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku wystawiania elektronicznych zwolnień. Wtedy też papierowe L4 przejdą do lamusa. Jakie korzyści i dla kogo niosą za sobą nowe przepisy? Tylko do końca listopada lekarze będą jeszcze mogli wypisywać L4 na papierowych drukach. W związku z nadchodzącymi zmianami Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od 2 lat szkoli w tym zakresie lekarzy i pracodawców. Te szkolenia mają na celu zachęcenie i nauczenie lekarza, w jaki sposób wystawić zwolnienie w formie elektronicznej. Oczywiście lekarze się bardzo tego boją, bo boimy się zawsze jakiejś nowości. W momencie, kiedy zaczną takie zwolnienia wystawiać, mówią: niepotrzebnie się bałem, to jest bardzo proste. Bo w momencie, kiedy lekarz wpisze PESEL pacjenta, system zaciąga wszystkie dane pacjenta do komputera lekarza, czyli lekarz nie musi tego wypisywać. Co więcej, system mu podpowie, że na przykład pacjentowi należy się rehabilitacja, że może go wysłać do sanatorium. Szkolenia lekarzy od kilku miesięcy odbywają się także w Głogowskim Szpitalu. Nasze działania służą temu, żeby każdy lekarz w naszym systemie miał założony swój własny profil na portalu ZUS-owskim i umiał wypisać zwolnienie lekarskie nawet w tych najbardziej szczegółowych przypadkach. Nowe przepisy mają ułatwić pracę lekarzom, jednak jeszcze nie wszyscy podchodzą entuzjastycznie do nowej formy zwolnień. Na chwilę obecną na pewno zajmuje mi więcej czasu niż wypisywanie klasycznego druczku zwolnienia. To jest początek naszej pracy z tą platformą. Wychodzą pewne niedociągnięcia, czy tam powiedzmy sytuacje w takich, których my nie bardzo wiemy, jak mamy się jakby wystawić te druki. W praktyce dopiero wychodzą sytuacje, w których pojawiają się problemy z wystawieniem e-zwolnień. W naszym przypadku nie mamy możliwości zaznaczenia, że zwolnienie ma związek z wypadkiem w pracy. Problemem również jest to, że wiele małych zakładów zatrudniających do 5 osób nie ma założonego profilu na stronie ZUS-u i wiąże się to z koniecznością wydrukowania tych wniosków. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u, zwolnienia elektroniczne to także duże ułatwienie dla pacjentów. W momencie, kiedy lekarz wystawi zwolnienie elektroniczne, pacjent nie musi robić już nic. Czyli to zwolnienie z automatu jest przekazywane do ZUS i z automatu do pracodawcy. Warunek jest jeden. Pracodawca musi mieć założone swoje konto na naszej platformie internetowej i taki obowiązek mają wszystkie firmy, które zatrudniają więcej niż 5 pracowników, ale takie konto może założyć każdy. Nawet ktoś, kto prowadzi jednoosobową działalność i do tego zachęcam. Nowe przepisy mają także zmniejszyć ilość fałszywych zwolnień, zwłaszcza tych wystawianych na okres poniżej 7 dni.